Hej, nazywam się Laura Banach, studiuję na pierwszym roku na Politechnice Białostockiej na Wydziale Architektury i mam 20 lat. Pochodzę z Mazur. Przygoda z żeglarstwem zaczęła się w wieku 7 lat oraz z żeglarstwem lodowym w wieku 9 lat. Pierwszą łódką, na jaką pływałam, to była łódka Optymist jednoosobowa, bo w Mikołajkach jest dalej prowadzona szkółka dla dzieci. Właśnie tam zaczynałam. Moim pierwszym dużym wyjazdem to było po 2 tygodniach pływania wyjazd do Włoch na Riva del Garda się nazywa. Byłam w wielu miejscach. Myślę, że całą Polskę, jeśli chodzi o jeziora, to tak. Byliśmy na Zegrzu, bardzo często jeździliśmy do Pucka. Często też bywaliśmy w Gdyni, w Górkach Zachodnich, pod Gdańskiem, nad Zegrzem też pływaliśmy. I nawet byłam tutaj pod Białymstokiem w Siemianówce. Ja aktualnie latam, bo mówi się, że na bojerach się lata. Latam w kategorii juniorskiej jeszcze, aczkolwiek już jestem na dosyć wysokim poziomie i ścigam się z seniorami. Oczywiście większa adrenalina jest na lodzie, bo jest tam mniejsza siła tarcia i płozy dają szybszy ślizg, szybciej w ogóle wszystko się dzieje i na bojerach nawet jesteśmy w stanie rozpędzić się do 100 km na godzinę, gdzie na łódce to jest naprawdę wyczyn, żeby tak popłynąć. Sam bojer nie ma żadnych hamulców, więc adrenaliny jest bardzo dużo, nie ma jak tam zahamować w ogóle. Mamy szot i drążek, który jest przymontowany do przedniej płozy, która ma układ sterowniczy. I tak sterujemy i latamy albo na prawym, albo na lewym halsie. Nie można prosto niestety do górnego znaku, trzeba się halsować. Ogólnie od rodziców dostawałam bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o sport. Pomagali mi ze wszystkim, zawsze jakby ciągnęli mnie do tego, z jakiego sprzedawali mi kopa, żebym nigdy się nie poddawała i żeby dawało mi to przyjemność, to wszystko. No a główną osobą, która właśnie zapoczątkowała mój sport, to jest mój starszy brat, któremu naprawdę bardzo dużo zawdzięczam. Jestem 3-krotną medalistką Mistrzostw Świata. 50. jubileuszowe Mistrzostwa Świata i Europy, Dan Junior i Senior, bo ścigaliśmy się razem z seniorami. Pojechaliśmy do Parnawy, na Bałtyk, na Zatokę Rysku. To były regaty na zamarzniętej morskiej tafli wody. Co najfajniejsze, my lataliśmy po jednej stronie, a w oddali pływały statki. Całe regaty trwały 7 dni. Przez pierwsze kilka dni odbyły się Mistrzostwa Świata Dan Junior i Senior. Tam latałam w srebrnej grupie, bo wszystkich zawodników było 150, więc w ogóle pierwszy raz byłam na takiej imprezie, że było tylu zawodników. Udało mi się osiągnąć złoty medal Mistrzostw Świata Dan Junior Kobiet oraz srebrny medal Mistrzostw Świata Dan Senior Kobiet. Następnie po tych kilku dniach był jeden dzień przerwy i zaczęliśmy Mistrzostwa Europy. Tam była walka do samego końca. Ostatni wyścig zależał od tego, czy zostanę mistrzynią Europy i udało mi się zdobyć złoty medal Mistrzostw Europy Dan Junior Kobiet oraz srebrny medal Mistrzostw Europy Dan Senior Kobiet. Bardzo ułatwiło mi mój sport to, że otrzymałam nagrodę od prezesa Rady Ministrów, czyli pana Mateusza Morawieckiego. Jestem jedną z 18 współautorek w tej książce, Dziewczyny na fali. Jest to zbiór rozmów z niezwykłymi kobietami, które związały swoje życie, pasje, hobby z wodą. Mam kilka swoich stron właśnie. W książce znajdują się naprawdę różne kobiety. Panie kapral, panie nurki, panie kapitan statków wielkich. Na przykład jest tam jedna kobieta, która opłynęła cały świat sama. No i ja byłam po prostu pod wrażeniem, że ja znajduję się w gronie wśród takich wysokich i doświadczonych kobiet, gdzie jestem na samym początku swojej kariery tak naprawdę. Ten sport daje mi bardzo dużo adrenaliny, sprawia mi naprawdę bardzo dużo radości. Po prostu to jest dla mnie taki sport, jest też odskokiem od wszystkiego, bo jak leżę tam w tym kadłubie, to myślę tylko to, co jest tu i teraz, że lecę w tym wyścigu i muszę się skupić stuprocentowo nad tym, co robię, żeby znowu odnieść sukces. Aczkolwiek na początku uważam, że powinna być przyjemność, a wyniki
to jest dodatek do radości. Sport daje mi bardzo dużo dyscypliny. Do studiów, do nauki. Wybrałam Politechnikę, bo bardzo chciałam iść zawsze na architekturę. Na ten moment myślę, żeby dostać się do złotej grupy i latać jak najwyżej z seniorami właśnie. To jest chyba mój największy cel i marzenie na ten moment, jeśli chodzi o sport. Będę kontynuować. Bardzo mi się podoba Białystok, więc myślę, że na magistra też zostanę tutaj.